Dzień dobry, tutaj oczywiście wasz ulubiony youtuber, chyba, Damian. I witam was w kolejnym odcinku Back to Glory. Niestety, w poprzednim straciliśmy jedną gwiazdkę, co oznacza, że jeśli chcę kolejną legendę, to no wypada zdobyć w jednym meczu hat-tricka, a wiecie co najlepiej, wymusić rage quit. Da się to zrobić, to jest wykonalne, takie rzeczy już się działy w tej serii. Mogę ulepszyć środkową obronę, bramkarza, albo lewego skrzydłowego, właściwie napastnika w tej formacji, choć nie ukrywam, że boki obrony też trochę kuleją, no zobaczymy. Dobra, wiecie co, na razie bez przedłużania, wyszukajmy pierwszego przeciwnika i później zacznę gadać. Mecz numer 1 przed nami i będzie to nie lada wyzwanie. Keita oraz Modest na napadzie, za nimi, kurczę, Werner, Pulisic. Wow. Tak czy siak, ja nie mam zamiaru zwracać uwagi na jego skład, ja mam świetnych piłkarzy, posiadają oni umiejętności, by wygrać to spotkanie. Wystarczy złożyć kilka dobrych akcji, więc dobrze. Co ja chciałem powiedzieć, że muszę się sprężać, ponieważ dzisiaj mamy, jeśli dobrze liczę, 24 sierpnia. Wierzcie mi, że nie ma bramki, nie to chciałem powiedzieć, że FIFA 18 na moim kanale pojawi się szybciej niż normalnie by się pojawiła, ponieważ jeśli śledzicie mnie na Instagramie, PLKD, zapraszam, jeśli śledzicie mnie na Facebooku, tam też się nazywam PLKD, nie spodziewaliście się tego, nie? To mogliście zauważyć, że rozpocząłem pewną współpracę, rozpocząłem wreszcie współpracę z Electronic Arts, a to oznacza, że będę miał okazję usiąść przy FIFA 18 w tym roku odrobinę szybciej, więc spodziewajcie się już wkrótce materiałów z tej gry właśnie na moim kanale. No jeszcze chwila, nie mogę powiedzieć chyba dokładnie kiedy, ale niedługo, więc muszę zakończyć tę serię jak najszybciej. Jesteśmy w lidze trzeciej. No wydaje mi się, że dwa zwycięstwa w tym odcinku, jesteśmy w lidze drugiej, więc spoko. Wypadałoby też jednak ukończyć budowanie drużyny, ale o to się nie ma co martwić. Hernandez oddał dobre uderzenie. 10 minuta spotkania, mamy pierwszy korner, więc tak tylko mówię, że również z tego powodu progres nie wraca na razie na kanał, ponieważ nie wyrobiłbym się. Chcę się skupić na Back to Glory, pojawiają się też również filmy poza FIFA. Wiem, że trochę nie po polsku mówię, jednak trudno mi jakoś teraz złożyć myśli, znaczy poza FIFA, po prostu jakieś takie retro odcinki, które mi się naprawdę przyjemnie nagrywa, również piłkarskie pytania, lubię to, więc no też nie ma już za bardzo czego nagrywać z tej FIFA 17, jeśli chodzi o nowy content, to jest go po prostu mało, no dobra, są tam te nowe drużyny tygodnia, ale też, no to już naprawdę nie mogę się doczekać 18, więc progres już nie wróci. Prawdopodobnie nie wróci, może nagram jakiś pożegnalny odcinek, jednak zobaczymy, bo może do serii wrócę w FIFA 18. Zobaczymy, nie? No, co ma być, to będzie. Na pewno będę miał trochę większy budżet w 18, więc będę mógł szaleć, jeśli chodzi o jakieś testy kart, czy też właśnie serie związane z droższymi piłkarzami. Będzie się działo, tylko tyle mogę powiedzieć. I swoją drogą dziękuję wam za to, że jesteście, bo gdyby nie wy, to nigdy nie doszedłbym do tego miejsca, w którym jestem. 500 000 już was jest prawie, rany. To jest naprawdę niesamowite. Gdyby nie to, że mnie oglądacie, to nigdy bym się nie pojawił w siedzibie jej. Trochę to trwało, no ale udało się, wreszcie się udało. I wierzcie mi, że będzie to naprawdę owocna współpraca. Więc jeszcze raz, jedyne co chcę wam powiedzieć, to po prostu dziękuję. Jesteście niesamowici. Ojej, to może być pierwsza bramka. No czemu? Czemu ja muszę tracić takie beznadziejne bramki, no. Naprawdę chciałem pochwalić Rujego, no bo super interweniował, ale no nie miał szans przy tej dobitce. Dobra, trochę pogadałem, przekazałem wam to, co najważniejsze, a teraz czas zdobyć bramkę. Hernandez, pole karne i musi być bramka. Poważnie, słupek? Serio? Hernandez, pole karne, obrót. Sisto, kurczę, jakieś reakcje. Ja nie wiem, co robić. Ta piłka lata w tę i z powrotem. Brakowało mi pomysłów. Jestem w miarę dobrym humorze, mam nadzieję, że gra mi tego nie popsuje, ponieważ nagrywam to przed meczem Liverpoolu z Hoffenheim. Oczywiście biorę pod uwagę tylko zwycięstwo, nie ma innej opcji. Mam nadzieję, że mój ulubiony klub mnie nie zawiedzie, więc oby ten dobry humor był podtrzymany do jutra, czyli do dzisiaj. Nieważne, nie wiem w ogóle, po co to mówiłem. No nie, no świetna piłka, ale Puyol, ty powinieneś był twój, kurde, powstrzymać, no zatrzymać, no odebrać mu piłkę. Ale nie, ja nie narzekam, ja nie płaczę, spokojnie, to jest do odrobienia, nie takie rzeczy się tutaj działy. No co to był za bolec, ten ciemniejszy. No nie wiem, nie widzę z tej perspektywy, nie mam, może, pewnie, że Douglas, a kto inny mógłby to być, cholera jasna. Dobra, ja tu gadłem, a to właściwie już 37 minuta, Luis Hernandez, przeciętne przyjęcie. Był spalony czy nie? Nie mam pojęcia, to musi być po prostu bramka. Spalony, jednak
Hernandez, nie? Bo nie ma mowy, że to był Carrasco, czy ktokolwiek wbił tę piłkę do siatki. Tak jest. Meksykanin, El Matador. Timo Werner, proszę Państwa, on się wrócił do defensywy i powstrzymał naszego skrzydłowego. Niezwykłe. No ale wykorzystajmy teraz coś. No, dawaj Soler, potrafisz podawać doskonale do Hernandesa. Jerome Boateng jest szybkim środkowym obrońcą, jednak nie ma prawa po prostu dogonić naszego snajpera. Jeszcze Hernandez, świetnie, szuka sobie miejsca, wystawiona piłka do Okocia. Okocia, ruletka, uderzenie z 16 metra, rzut rożny. Ale było blisko, nieźle to wyglądało. Będzie bramka, Hernandez od razu uderza, no i nie trafił. Ja nie mam nerwów. Niestety wiem, że tego nie wygram. To jest najsmutniejsze. Ta niemoc mnie przeraża i... Werner! Miałeś mój szacunek, jednak teraz chyba wyrzucę go do kosza, bo... Nie podoba mi się takie zachowanie po prostu. Puyol poczekał na Okocie, to była dobra decyzja. Ten nie był w stanie podać, ale jest zwód, jest uderzenie. Jest bramka kontaktowa, 3 minuty do końca. Pierwsza bramka w tej serii przy okazji Nigeryjczyka. Ale miałeś wziąć piłkę, no nie ciesz się, naprawdę. Bądź profesjonalistą, to naprawdę da się jeszcze zremisować. Oczywiście wszyscy wysłani do ataku. Nie zależy mi na obronie, Varane. Baran prędzej, kurde, rój broni. Może być kontra. Nie może być kontra, bo Hernandez oczywiście zapomina, jak się podaje. Ale zaraz, zaraz, dobrze, lecimy, lecimy, lecimy. Hernandez, podanie środkiem do Sisto, Sisto się obraca. Podanie do Okoczy, JJ Okocia sam na sam, jest! Mówiłem, że będzie remis, no mówiłem. I pewnie nie wierzyliście. 2-2 w 90 minucie, JJ Okocia naszym bohaterem. No, legenda Bundesligi niszczy Bundesligę, ale to było dobre. Ale to było dobre. Dobra, wiecie, tylko ten, żeby mnie wtopił. Nie mogę tego przegrać teraz. No i ostatni gwizdek, ja dziękuję bardzo. To była dobra złość taka, się denerwowałem ten cały mecz tylko po to, by tak wystrzelić w tej 87. Bramka kontaktowa, bramka remisowa, zabrakło czasu na zwycięską, ale lepsze to niż porażka. No, awans jest nadal możliwy. Muszę wygrać 3 kolejne mecze. O kurde. Ten mecz jest dla mnie niczym dar. I muszę ten dar wykorzystać. Jednak ja nie lubię rozgrywać meczów na takich stadionach, gdzie cień jest rzucany na połowę boiska. Jakby gra automatycznie nie mogła ustawiać godziny na 21. Przecież tak ładnie by to wyglądało. W ogóle, czy jakieś mecze w fucie są rozgrywane wieczorem? Bo ja mam wrażenie, że nie. Okocia? Ajajaj, wiecie co? No już powoli zaczynam nim dobrze grać. Widzieliśmy to przed chwilą. Chciałbym wreszcie wykorzystać jego strzał z dystansu. Ter Stegen teraz się bardzo dobrze spisał. Nigeryjczyk dośrodkowuje. Kurczę, te wrzutki nie są złe, tylko zawsze brakuje wykończenia. Pione Sisto. Zejście i bramka. To jest złoty chłopak. Znaczy, srebrny. Tak, kolejny żarcik. Taki już jestem. No wybaczcie. Mam wrażenie, że gramy na San Siro, ponieważ zawsze w trybie kariery mnie to irytowało, że pół boiska było zasłonione. Boli mnie to, że tak piękny obiekt jest niszczony przez cień na murawie. To Okocia. Myślałem, że Sisto, ale się bawi. Okej, taki był mój zamiar, ale trochę mu zeszła. Soler. Jeszcze Soler, zejściem i out. Ale to było dobre. Niby prosta, zarazem tak skuteczne. Janik Carrasco. Ale szaleje dzisiaj, nie? Podanie, Carlos Soler, techniczne uderzenie i trafia do siatki ten młody Hiszpan. Prowadzimy już 2-0, mówiłem, że ten mecz to dar. Czegoś takiego potrzebowałem, ale co za gol, w ogóle co za akcja. Mam nadzieję, że pokazałem wam ją od początku. Komentowałem dużo, więc wydaje mi się, że tak, że zobaczyliście cały kunszt tego kontrataku. Nie, no to wykończenie to wisienka na torcie. Ogółem to muszę odpalić FIFA 15 na swoim PlayStation, tylko czekajmy, bo Ben Arfa musiał to wykończyć. Pięknie od słupka, no w przedwczorajszym drafcie widzieliście, co on potrafi zrobić, ale co mnie nasłuchujesz, to ty przegrywasz, nie ja, więc ja nie mam żadnego bólu dupu, Wracając do tematu, po prostu w FIFA 15 ja tam mam footis Ronaldinho i chciałbym nim sobie zagrać, bo z tego co pamiętam to właśnie nie wiem, czy ja straciłem dostęp do tego konta, czy... Kurde, nie potrafiłem się zalogować, coś w tym stylu, no. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, by do FIFA 15 na chwilę wrócić. Ale Carrasco kręci. Wystawienie, Veron, jego odległość. I podobny strzał właściwie do tego z początku meczu w wykonaniu Nigeryjczyka.
W sensie, że wtedy uderzył Nigeryjczyk, teraz no Argentyńczyk. Jak sami widzieliśmy, Ter Stegen po raz kolejny nie zawiódł mojego przeciwnika. Nie wiem za bardzo, co mogę zrobić. Spróbujmy sztuczki technicznej. Pykło! Dośrodkowanie! Isis to nie trafia do siatki, bo no nie doskoczył do piłki. A byłoby to ładne. Jeny, jaki piękny jest ten stadion. Jednym z moich takich piłkarskich marzeń jest właśnie zobaczenie i San Siro, i albo Milanu, albo Interu, choć bliżej mi akurat do AC Milanu. No zobaczenie tej drużyny właśnie w akcji. Odradzają się, dobrze rozpoczęli ligę, mają świetnych nowych piłkarzy. No i Mediolan to piękne miasto. Kto wie, może w tym roku, może na początku przyszłego. Na pewno zrobię wszystko, by w przyszłym roku wybrać się na finał Ligi Mistrzów. Jako że on ma miejsce w Kijowie, to dlaczego nie? Jest blisko. Mam samoloty z Gdańska do Kijowa, trzeba to wykorzystać, tylko... No przecież to rzut wolny powinien być, no bądźmy poważni. No dobra, gramy dalej. Hernandez, przyjęcie techniczne, uderzenie. No i to jest szybciutka odpowiedź, 3 do 1. Jeszcze dwie. Jeszcze dwie w wykonaniu El Matadora i będę dumny, będę zadowolony. No to lecimy, proszę państwa, Luis Hernandez, lewa noga. Gorzej tego nie można było uderzyć. Okej, okay. Doskonale wiecie, że to jest bramka. 1-4, jeszcze jedna. Proszę państwa, jeszcze jedna, 25 minut do końca. To jest wystarczająco dużo czasu, by zdobyć hat-tricka. To jest możliwe. Griezmann! A to niespodzianka. Dobre, dobre, cudowne, fantastyczne. Goal line. Ja proszę o goal line. Nie wierzę, że to nie wpadło. Varane wygrywa starcie z Griezmannem, wszystko czysto. Hernandez, obrót i to musi być bramka, tak jest, no wiedziałem. Wiedziałem, że prędzej czy później się uda. To jest moja moc, wreszcie tutaj w pełni się objawiła. 5 do 1, piękne zwycięstwo, dziękuję bardzo. Ale jeszcze jeden? No nie, no to byłaby przesada. A może jednak Hernandez, o teraz szuka asysty, piękne, o kocia, technicznie, no nie trafia, no. I ostatni gwizdek. Dziękuję bardzo. Mogło być 6 do 1, ale nie będę wybrzydzał, bo kto wybrzydza, ten nie wygrywa. Tylko tyle mogę powiedzieć. Luis Hernandez zabiera piłeczkę do domu. Bardzo dobry występ w jego wykonaniu. Jestem z niego dumny. Zdobył hat-tricka. Pomaga nam w zdobyciu kolejnej gwiazdki, czyli jako, że mieliśmy minus 1, to teraz mamy 1. Cudownie. To zwycięstwo oznacza, że mamy utrzymanie w lidze trzeciej, jednak doskonale wiecie, że ja mam wielki apetyt. No widać to po mnie. Dwa zwycięstwa w kolejnym odcinku, jesteśmy w lidze drugiej. A więc dobrze, co mogę dodać? Ja bardzo dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jutro słyszymy się w takim filmie o FIFA 18. Zaprezentuję wam 8 kart, które po prostu muszę posiadać w nadchodzącej edycji mej ulubionej gry, a pojutrze pewnie kolejny odcinek Back to Glory, bo czasu coraz mniej. Do zobaczenia jutro, pozdrawiam, cześć!